Madzio, witam Was w kolejnym Mierzymy. Dzisiaj będziemy mierzyć pierwsze zamówienie wiosenne z Bonprixa. Cieszycie się? Ja się bardzo cieszę, bo w końcu wprowadzili nieco soczystych, wiosennych kolorów. W końcu wprowadzili w ogóle jakieś kolory poza beżem, poza szarym, poza białym, poza czarnym, więc ja się bardzo cieszę, czekałam na ten moment, czekałam na moment, kiedy wyskoczą po prostu te kolory z szafy i są. Dzisiaj będzie bardzo kolorowo, bardzo świeżo, bardzo radośnie i wiosennie. Jestem bardzo, bardzo podekscytowana, jeżeli już nie zdążyliście zauważyć, więc nie będę przedłużała tego wstępu, zaczynamy mierzenie, ale zanim zaczniemy mierzenie, zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji, jeżeli lubicie Mierzymy, jeżeli chciałybyście zobaczyć więcej wiosennych nowości na moim kanale, oczywiście plus size, no to dawajcie mi znać, no to zostawcie tą łapkę w górę, będę wiedziała, że jesteście zainteresowane i będę wiedziała, że chcecie tych Mierzymy więcej. Linki oczywiście do wszystkich zostawiam na dole pod filmem. Pod filmem jest takie miejsce na opis. Tam wszystko opisuję. Zostawiam linki, zostawiam zniżki, jak jakieś są, więc zachęcam Was do sprawdzenia właśnie tego opisu. A ja zapraszam na mierzenie. Pierwsze, co Wam się rzuca w oczy, to na pewno ten kolor, na pewno ten t-shirt. Bo to jest t-shirt, którego mam w rozmiarze 52×54. Nie wiem, co mi się ubzdurało, ale ubzdurało mi się, że będzie to bluza. Nie wiem czemu, tak jakoś mi się po prostu w głowie wszystko poukładało, że zamówiłam bluzę w takim oto kolorze, no byłaby idealna, byłaby przecudowna, ale nie jest to bluza, jest to long sleeve, właśnie z długim rękawem, z taką stójeczką, zobaczcie jak ona się pięknie prezentuje, ta stójka, nie bardzo dusi, fajnie się tutaj układa, jest dosyć luźna, no zobaczcie, jest taka luźnawa, nie jest to ani właśnie golf, ani nic takiego, no taka stójeczka po prostu. Sama bluzka jest dosyć cienka, dłuższa, sięga mi tak, można powiedzieć, w pół pupy i ma takie dwa małe rozpierdaczki po bokach. Lekko jest taka prześwitująca, nie wiem czy wy to zobaczycie, pod spodem mam czarny biustonosz, więc jest, można powiedzieć, lekko prześwitująca, na pewno jest cienka. Pierwsze jak ją zobaczyłam, że nie jest to bluza, to trochę się wkurzyłam, ale później jak ubrałam ten kolor na siebie, to stwierdziłam, no nie, nie jestem zła, nie jestem zła na to, że nie jest to bluza. Zostaje ze mną ta przepięknej urody koszulka, limonkowy kolor, który odpala tutaj wszystko na wiosnę, który odpala moją energię, moje dobre samopoczucie, moją pewność siebie i wiosnę mam już od dzisiaj po prostu, więc taka koszulka do ubrania, może pod spód, pod coś, może na wierzch jakaś kamizelka, mam kamizelkę z Shein'u, już chwilunia. Jest czarna kamizelka z Shein'u do przewdziania, pod spód taki po prostu mega neonowy kolor, na wierzch coś czarnego, takiego błyszczącego. No i co powiecie? No i stylówka, jak się patrzy. Więc w połączeniu z dwoma kolorami, w połączeniu z czernią, w połączeniu z każdym jednym kolorem, takim bazowym, których udało mi się uzbierać, po prostu tej zimy będzie wyglądał fajnie. No zobaczcie, no po prostu razi po oczach. Long sleeve'a miałam w rozmiarze 52×54, jakbym zapomniała powiedzieć, i teraz zapraszam na sweterek, na tęczowy sweterek, również w rozmiarze 52×54, na taki pastelowy, na taki szejkowy, na taki lodowy sweterek. Zobaczcie, jakie to są kolory, rękaw taki obniżony, ale całkiem fajnie się układa. Coś tutaj mi nie gra z tym dekoltem, nie wiem czemu on jest tak jest tak wykończony nijak, można powiedzieć, miał być na półokrągło wykończony, a jest właśnie wykończony tak bardzo, bardzo niechlujnie, a wielka szkoda, no moja mama by się tu za głowę złapała. No niestety ten dekolt jest po prostu dziwny, niechlujnie wykończony, szkoda, bo wystarczyło go normalnie wyciąć na półokrągło. Sam sweterek jest bardzo
urocze, bardzo wiosenne. Z przodu jest wycięty tak bardzo ładnie na półkrągło. Z tyłu jest dłuższy, z tyłu sięga mi za pupę. Na dole mamy ściągacz. Tutaj mam taki malusieńki tak samo ściągacz, który się nie ściąga. Z przodu jest właśnie o wiele, wiele krótszy niż z tyłu. I z przodu sięga do pępka. Więc automatycznie niestety u mnie on się nie sprawdzi, chociaż muszę wam powiedzieć, że cały czas się nad nim zastanawiam, bo jest to wyjście dla osób, które nie lubią wtykać sobie czegoś w portki. No bo trzeba sobie wetknąć z jednej strony, trzeba tutaj podkreślić tą talię. Ja nie lubię ogólnie nic wtykać. Po pierwsze, po drugie, nie lubię pokazywać mojego brzucha na dole. Po trzecie, ten gruby materiał swetrowy wetknięty w spodnie wydaje się, że wypycha tam nam coś w tym brzuchu. I ten sweterek właśnie jest odpowiedzią na to, bo z przodu jest krótszy, podkreśla ten pas i jakby te proporcje, a z tyłu jest dłuższy, jest taki nonszalancki zupełnie. Tak pomyślałam, że można by go było nosić na jedno ramię, można byłoby go tak trochę asymetrycznie, jakby się dało, to by się dało. Z podciągniętymi rękawami wygląda tak, naprawdę wygląda fajnie, tylko że ja już widzę siebie i moje podciąganie go na dół i on pociągnięty na dół wygląda bardzo, bardzo smutno. On musi być taki lekko zbluzowany, on musi być lekko taki podciągnięty. Ja teraz, mając na sobie leginsy, widzę, że po prostu on odsłania mój brzuch. On odsłania mój brzuch i on odsłania po prostu wszystko, co tutaj mam, więc jeszcze się nad nim zastanawiam, ale przepiękne kolory, przepiękne takie jak te lody się nazywały, Zap czy Zippo, czy coś takiego. No przepiękne, przepiękne kolory, przenikające się, pastelowe. No ten dekolt, no nie wiem, czy ja trafiłam na jakąś trefną sztukę, czy tak to już jest. W każdym razie taki sweterek na czwórkę. Gdyby nie ten dekolt, kurde. Bo naprawdę, nie wiem. Spróbowałabym zamówić inne, czy jakiś inny po prostu u nich, czy też taki będzie wykończony. No oprócz tego dekoltu wszystko jest fajne, wszystko mi się podoba. I ta wiosna, i ta wiosna, i ta świeżość. Kolejna rzecz to niebieska koszula. Niebieska koszula w rozmiarze 52. Bardzo chciałam mieć taką koszulę właśnie codzienną, taką ale lniano-bawełnianą. Właśnie taką codzienną, rozpinaną albo nierozpinaną. No i mamy tutaj taką właśnie koszulę z długim rękawem, w prążek, 100% bawełny, takiej fajnej, tkanej. No i niestety rozmiar jest na mnie niedobry, od razu wam mówię, ale sama w sobie koszula jest bardzo fajna, bardzo przyjemna. Dłuższa, za pupę, po bokach dwa rozpierdaczki, zapinana przez środek, fajnie leży w ramionach, fajnie leży tutaj przy dekolcie. W biust jest w porządku, opina mi się bardzo w brzuchu i na biodrach. Niestety na stojąco może to wyglądać najgorzej, ale pamiętajcie o tym, że mierząc rzeczy, mierząc ubrania, takie właśnie nierozciągliwe, musicie sobie w nich usiąść. Usiądźcie sobie w nich i zobaczcie, jak się będziecie czuli. Na stojąco wszystko fajnie. Dobra, jest tutaj troszeczkę mało miejsca, ale to nic nie szkodzi, damy radę. A później idziecie na jakąś imprezę, ubieracie taką rzecz, siadacie i i niestety nie możecie usiąść, bo wszystkie guziki gości pozabijają, więc no niestety. Sprawdzajcie takie koszule. Ja się zastanawiam się, czy nie wziąć jej w jakimś większym rozmiarze, nawet wziąć o dwa rozmiary większe, bo ja bardzo lubię takie koszule oversize, lubię te koszule za duże, lubię kiedy właśnie gdzieś tam opadają, lubię jak są tutaj za duże w dekolcie, więc zastanawiam się nad tym, ale z drugiej strony też zastanawiam się, czy ta koszula za bardzo nie przypomina piżamy. Takiej, wiecie, piżamy,
męskiej, niebieskiej w paseczki. Dajcie mi znać, ja bym ją bardzo fajnie widziała w stylizacji do jeansów, w fajnej stylizacji takiej codziennej, pod spód jakiś biały t-shirt, na wierzch ta koszula rozpinana, czy nawet jakiejś bardziej eleganckiej, no po prostu wydaje mi się, żeby się u mnie sprawdziła. Wydaje mi się, żeby ta koszula się u mnie sprawdziła, jakbym wzięła sobie rozmiar większy, właściwie to nie wiem, czy jest rozmiar większy. Powinien być. Ogólnie przyjemny materiał, bawełniany, oddychający. Sama koszula w sobie jest fajna, tylko nie trafiłam z rozmiarem. Obiecałam wam kozaki i będą kozaki. Oczywiście na przebitkach wszystko będziecie mogli zobaczyć. Szukałam kozaków na takim trepie. I to są te kozaki na trepie. Trep jest taki trochę gumowo-plastikowy, ale nie szkodzi. Nie szkodzi. Są to kozaki również skarpetowe. Rozciągliwe, nie bardzo, to od razu mówię, nie bardzo, nie są bardzo rozciągliwe, ale jednak są, z jednej strony zapinane na taki zamek, tak do połowy na zamek, nie mają tutaj żadnych gumek, nie mają tutaj żadnych sznurówek, one po prostu się trzymają nogi. I ja wam od razu powiem, jaki ja mam wymiar w najszerszym miejscu, w obwodzie, w mojej łydce. Zawsze się kieruję tym wymiarem, około 50 cm. Moja noga, która jest szeroka stopa, wysoka w podbiciu, szeroka w łydce, wchodzi. Trep jest. Lekki taki, można powiedzieć, obcasik jest. Na co dzień super do leggingsów, do jeansów, do jeansów, do wszystkiego. Na płaskiej podeszwie, ale nie na takiej, żebym się w niej wypieprzyła, albo nie na takiej, żeby po prostu nie była podwyższona. Kolejne rzeczy, które zamówiłam, to t-shirty. Mam na sobie akurat wersję granatową. Zamówiłam też w dwóch rozmiarach. Są to dłuższe t-shirty. Na sobie mam rozmiar 52x54. Wydaje mi się, że jest dobrze dopasowany tutaj. Dobrze dopasowany w biuście, dobrze dopasowany w brzuchu. One są dłuższe w połowę pupy. Nawet można powiedzieć, że lekko za pupę. I ja już stwierdziłam, że nie daje się nabrać. Zamawiam sobie dłuższe t-shirty. Nawet powiedziałabym, że tuniki. Te tuniki nigdy na mnie nie są takimi prawdziwymi tunikami, jeśli chodzi o t-shirty. No bo tak, tutaj cyc, tutaj brzuch, więc one podchodzą do góry. Jest tam jakiś ruch, więc one po prostu wyjeżdżają do góry. I takie dłuższe t-shirty u mnie sprawdzają się najlepiej jednak. Więc były w dwupakach. Granatowy bodajże chyba z białym i szary z czarnym, albo na odwrót. Jakoś tak były. Dwie wersje kolorystyczne. I tutaj mam właśnie rozmiar 52x54. Wydaje mi się, że jest to dobry rozmiar. Na mnie rozmiar. To, że tutaj się obciska w brzuchu, no to wiadomo. Ale wydaje mi się, że też, że jest właśnie dobrze dobrany i w ramionach, i tutaj. Bawełniane, lekko rozciągliwe, fajny dekolt, duży, okrągły, ale zobaczcie, ale duży dekolt, więc też fajnie się prezentuje. W zeszłym roku zamawiałam t-shirty takie w serek. Jezu, zamówiłam ich chyba z 10, dwie różne paczki kolorystyczne zamówiłam w Bonprixie właśnie na wyjazd do Bułgarii i mi się sprawdziły fajnie, chociaż troszeczkę były przykrótkie, ale nadal uważam, że sprawdziły mi się fajnie. Bawełniane t-shirty zwykłe, zupełnie bez nadruków, na co dzień do śmigania, do shortów. Sprawdzą się na pewno. No i w tym roku postanowiłam właśnie może z takim dekolcikiem, z takim okrągłym i w takich stonowanych kolorach. To są basiki, moje drogie, to są basiki, których potrzebujemy w naszych szafach. Więc to jest mniejszy rozmiar i zaraz pokażę wam większy rozmiar. Chyba was skłamałam. Mniejszy rozmiar miałam 52x54, a większy rozmiar mam 56-58. Tak stwierdziłam, że wezmę, zobaczę, jak się będą prezentować. No i zobaczcie, no i tutaj już mamy zupełnie inną rozmowę. Tutaj już mamy szeroki rękaw. Szeroko tutaj mamy w biuście. Luźno. Jest to taki już typowo t-shirt. Taki bardziej męski. Tutaj tak samo w pasie, w brzuchu jest taka właśnie bardziej tunikowata, jest taka bardziej lejąca. Nie jest dopasowana.
Jest taka sukienkowa, można by trochę powiedzieć, no troszeczkę jest dłuższa, ale na pewno się nie opina, chociaż nadal jest rozciągliwa, nadal spoko się układa, jest taka bardziej, można powiedzieć, codzienna, taka właśnie do leginów na co dzień, taka luźna, taki loose blues, także nie powiem wam, który rozmiar jest dobry, i jeden, i drugi rozmiar jest dobry, i nie bójcie się brać rozmiaru większego, ja tutaj mam... Ja tutaj mam 56 przez 58, więc nie bójcie się brać rozmiaru większego, bo i ten większy rozmiar się u mnie sprawdzi na co dzień, do śmigania, kiedy ja nie chcę się opinać, kiedy ja chcę mieć loose blues, to ja sobie biorę wtedy ten rozmiar, a kiedy chcę być fajnie ubrana, dopasowana, obcisła, obciśnięta, to biorę mniejszy rozmiar i jeden rozmiar jest na mnie dobry i drugi rozmiar jest na mnie dobry, także postanowiłam wam pokazać, możecie zobaczyć, jak to się prezentuje, mniejszy, większy rozmiar, zależy od waszych preferencji, zależy od tego, co lubicie, więc proszę bardzo, jest to koszulka bardzo właśnie obcisła, więc tak można powiedzieć, że tam ten rozmiar jest moim rozmiarem, tym, którym się zazwyczaj kieruję. Ten jest większy. O wiele większy. Nigdy takich rozmiarów nie kupię. No chyba, że sukienki weselne, to wiadomo, są nierozciągliwe, więc tamten rozmiar 52 przez 54, można powiedzieć, jest moim rozmiarem. Jest dopasowany, ale nic nie stoi na przeszkodzie. Chciałam wam do tego dojść. Doszłam tutaj, podsumowując, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zamówić sobie coś większego, żeby zamówić sobie coś oversize'owego. Nic nie stoi też na przeszkodzie, żeby zamówić sobie coś z kategorii męskiej. Ja nie widzę problemu. Zamawiajcie co chcecie. Najważniejsze, żeby dany ciuch wyglądał fajnie na was. Żebyście wy się to dobrze w nim czuły. No, umówmy się. Zapomniałam wam powiedzieć, że zamówiłam jeszcze jedne buty. A zamówiłam takie oto buty. Tenisóweczki w kropeczki, ja uwielbiam tenisówki, zamieniłam tenisówki, baleriny na tenisówki i stwierdziłam, że takie białe w kropeczki urocze będą się prezentowały fajne, ale niestety na szeroką stopę bardzo średnio, znaczy wejdzie mi noga, mam rozmiar 39, wejdzie mi noga, one są troszeczkę na mnie za duże, więc kolejny raz musiałabym sobie wziąć rozmiar mniejszy. Tutaj mnie troszeczkę trzymają, ale tak odrobinkę, tyle odrobinkę, że zastanawiam się, czy ich nie zostawić, czy one się nie rozbiją, czy one po prostu gdzieś tam w trakcie się nie ubiją, no bo są tutaj dosyć smukłe, ale nadal na szeroką stopę, na moją płetwę, jak wchodzą te buty, to znaczy, że naprawdę nie jest źle, więc jeżeli macie bardzo szerokie stopy, ale troszeczkę szeroką, no to będą ok, więc się zastanawiam właśnie, czy ich nie zostawić. Rozsznurowałam je już na fulla tutaj i te przeszycia mnie tutaj trzymają i się zastanawiam, jak to wygląda, no bo też, wiecie, taki smukły but i moja rozczapierzona stopa w nim, no nie będą się prezentować ładnie, więc się zastanawiam jeszcze, czy je zostawić, czy nie, ale takiej stylóweczki, taki uroczy bucik w kropeczki, no to coś innego, coś fajnego, coś oryginalnego, więc jeszcze się nad nimi zastanawiam, zobaczę sobie na przebitkach, jak to wygląda, jak się prezentują. Ale spoko, takie zwykłe szmaciaczki do gonienia, podeszwa taka gumowo, ala gumowo plastikowa. W tym roku znowu się czaję na klapeczki japoneczki na lato, ale to jeszcze mamy czas. I ostatnia rzecz z tego zamówienia to taki fuksjowy sweterek. Założę go sobie, to jest taki sweterek. Mam go w rozmiarze 52 przez 54 i jest to sweterek z tych sweterków, które się teraz nosi. Czyli jest taki dosyć krótki, z takim dekoltem wywalonym do połowy pasa, zapinany na guziki, oj, strasznie się te guziki tutaj zapinany na guziki, raczej taki krótszy. No zobaczcie, długi rękaw ze ściągaczem, no i tutaj była informacja, że są balonowe rękawy, no i rzeczywiście jest tutaj trochę tego rękawa, rzeczywiście ten rękaw jest taki szeroki, balonowy. Tutaj mamy oczywiście ten krój sweterka, dekolt można powiedzieć, że do łączenia stanika sięga, więc zobaczcie, pod spodem taka zwykła szara bluzeczka, każdy kolor, myślę, że czarna, myślę, że biała, myślę, że granatowa też będzie fajnie wyglądała. Więc jest tutaj taki
Materiał jest taki bawełniany, możecie zobaczyć, taki mało co rozciągliwy, ale taki bardzo uciągliwy, bym powiedziała. Zaraz sprawdzę tutaj, o co chodzi. Cotton made in Africa. Że tutaj jest supporting, że wspierają bawełnę z Afryki, nie wiem co to ma znaczyć. No i tak, jest 50% bawełny, 50% akrylu jednak w tym składzie, ale ogólnie fajnie się prezentuje. No i ten kolor znowu daje po oczach, ten kolor dodaje znowu energii do zwykłej stylówki, taki sweterek. No i ten sweterek możecie nosić tak zapięty pod spodem z jakąś bluzeczką do jeanów. Możecie go nosić zupełnie rozpiętego. Ja bym go tak właśnie widziała do jakiejś sukienki, do jakiejś takiej właśnie spódniczki, jak ktoś lubi. Teraz będą modne mini spódniczki. Nie patrzcie tak na mnie, tutaj mini spódniczek nie będzie, więc taki rozpięty, luźny, myślę, że też fajnie wygląda. To co mnie wkurza w nim, to są te balonowe rękawy. Ja nie wiem, czy ja je lubię, ja nie wiem, czy ja je zdzierżę, bo tutaj nie bardzo się to rozciąga. Mogę je podwinąć, o, możecie zobaczyć, tak tutaj do 3/4 i fajnie wyglądają do momentu, aż nie zacznę się ruszać i jak zacznę się ruszać, to o, to się robi to i to mi się nie podoba, bo to tu jest tak strasznie szeroko, a to podwinięcie jest pod spodem i robi się właśnie taki sflaczały balon, robi się wtedy taki sflaczały bardzo rękaw. Nie lubię takich rękawów, w ogóle nie lubię takich rękawów, które są takie super szerokie, a one są super szerokie w tym miejscu, ale nie w tym miejscu, więc jakbym normalnie w nim chodziła z długim rękawem, jakbym normalnie tak go miał ubranego, to spoko, ale przy podciągniętym to te rękawy mnie wpieniają. Te rękawy mnie po prostu wpieniają, więc się zastanawiam, dajcie mi znać, co sądzicie, czy wy też jesteście takie wrażliwe na te rękawy. No po prostu nie chcę tymi rękawami szorować po zupie, nie chcę tymi rękawami szorować po czymkolwiek, więc się jeszcze nad tym zastanowię, ale kolor jest obłędny. Dla koloru dodałabym się po prostu zabić, że tak powiem. Nie ma żadnych tutaj kieszeni, jest taki zupełnie prosty, jest też krótki, można powiedzieć, krótki jak na mnie, jak na moje kardigany, jeżeli już kupuję kardigan i sweter taki właśnie rozpinany, no to jest on do kolana, a tutaj mamy tak w połowę pupy, tak może trochę zasłania tą pupę, także dla mnie on jest krótki, on mi się wydaje krótki, bo jest właśnie, jest krótszy niż ten t-shirt. Będziecie mogli może zobaczyć na przebitkach, jest krótszy niż ten t-shirt, który mam na sobie. Więc się tak zastanawiam, dajcie mi znać, podpowiedzcie, czekam na wasze komentarze. Całe zamówienie z Bonprixa już za nami. Bardzo ładne kolory, bardzo soczyste kolory. Ja chyba stawiam na takie kolory w tych sezonach. Z jednej strony będą to takie pastele, będę stawiała na pastele i będę stawiała na takie kolory zgaszone, a z drugiej strony będzie bang, bang, po prostu fuksja wjedzie limonka i będzie super. I będzie super, więc tak się zastanawiam. Bardzo fajne rzeczy wjechały do Bonprixa ostatnio, w bardzo przyjemnych kolorach. Liczę na więcej tych kolorków, dajcie mi znać, czy macie coś upatrzonego. Dajcie mi też znać, co wam się najbardziej spodobało z tego zamówienia. Podpowiedzcie mi, co zostawić, co odesłać. Najbardziej zastanawiam się nad tym sweterkiem, zastanawiam się też nad tym sweterkiem cieniowanym, nad tym cieniowanym ombre sweterkiem, więc też mi dajcie znać, co sądzicie, zostawiać go, nie zostawiać, czy rzeczywiście jest za krótki z przodu, czy da się go jakoś ograć, piszcie. Wszystkie wasze komentarze oczywiście czytam, wszystkie sobie analizuję sobie też przy okazji podczas montażu filmiku, jak to wszystko na mnie wygląda, więc przy okazji taki filmik też jest bardzo pożyteczny również dla mnie. Zapraszam na rozdanie, kolejne rozdanie z okazji 10 tysięcy subskrypcji na moim kanale. Kolejna firma, która zgodziła się zostać sponsorem, jest to marka Jadwiga, marka, z którą współpracowałam w zeszłym roku.
I dzisiaj będziecie mieli do zgarnięcia prezenty właśnie sponsorowane przez tą markę. Będzie to zestaw kosmetyków profesjonalnych, zestaw kosmetyków gabinetowych. Wspólnie dobraliśmy je tak, żebyście były z tego zadowolone, żebym ja też wiedziała, co wam polecam, bo troszeczkę z tych kosmetyków już znam, troszeczkę z tych kosmetyków już mam u siebie i uwielbiam. Więc wybrałam dla was serię trufle i peptydy i mam dla was peeling w takiej naprawdę sporej pojemności, 200 ml. Ten peeling mam u siebie, korzystam i sprawdza się świetnie. Do tego maseczka anti-age, też sprawdza się bardzo dobrze, nawilżająca, kojąca, odżywcza, więc te dwie rzeczy są w zestawie. Następnie w zestawie jest krem pod oczy, którego nie miałam jeszcze okazji testować, ale myślę, że będzie całkiem fajny do takiego całego zestawu kosmetycznego. Dodatkowo jeszcze mamy tutaj krem mousse. To może będzie właśnie albo krem na dzień, albo krem na noc, coś takiego. To jest do cery dojrzałej, to jest przeciwzmarszczkowy. Właśnie taka seria bardzo, bardzo profesjonalna. Ale to nie koniec, bo marka Jadwiga dorzuciła jeszcze od siebie dodatkowe rzeczy. Dodatkowo dorzuciła tonik, również z tej samej serii, z takim fajnym opakowaniem z pompeczką i żel micelarny, który myślę, że też się sprawdzi w codziennej pielęgnacji twarzy. I mam jeszcze coś. Coś, o czym trąbię już od dłuższego czasu, coś, w czym się zakochałam i ja i mój syn, to polska papka do cery trądzikowej. Dostałam dwa takie opakowania. Jedno opakowanie od razu zabrał mój syn, bo to jedno było z przeznaczeniem dla niego właśnie. I żeby wam nie skłamać, no to myślę, że jest to nasze dziesiąte opakowanie, dziesiąta buteleczka. I jedno opakowanie zostawiłam dla was. Nie, jak możecie zobaczyć, jest nieotwieralne, więc wszystko tam jest... nic jest niedotykane, jakby coś. Wszystkie te kosmetyki w ogóle są zabezpieczone, więc papka na trądzik, na pojedyncze zmiany, która jest nieoceniona moim zdaniem w działaniu. Nakładamy ją pojedynczo na jakieś zmiany, do 24 godzin problemu nie ma, zmiana znika. Jeżeli mój syn ją lubi, jeżeli mój syn się dopomina, żebym mu dokupowała, żebym mu domawiała, no to znaczy, że musi to działać, to znaczy, że jest to genialna sprawa, więc leci do was, przecież testujcie sobie. Myślę, że jest to taka jedna z tych rzeczy, które warto mieć ciągle w swoim domu. No i co trzeba zrobić, żeby zdobyć taki zestaw? No to trzeba oczywiście być moim subskrybentem, trzeba zgłosić się w komentarzu. Myślę, że to nie jest tak dużo. Myślę, że warto wziąć udział w rozdaniu, żeby zdobyć taki wielki zestaw kosmetyków właśnie od marki Jadwiga, więc zgłosić się w komentarzu, bądźcie moim subskrybentem i to wystarczy. Rozdanie trwa 2 dni i po tych 2 dniach wyniki zostaną opublikowane w opisie pod tym filmem, także nie szukajcie nigdzie indziej, tylko w opisie pod tym filmem. Również w opisie pod tym filmem wrzucę wszystkie zasady tego konkursu, konkretnie napiszę od kiedy do kiedy będzie trwał, także wszystko znajdziecie właśnie w opisie na dole. Ja dziękuję bardzo serdecznie marce Jadwiga za sponsorowanie tej jakże wspaniałej nagrody i zapraszam do wzięcia udziału wszystkich was, jeżeli macie tylko taką ochotę, jeżeli macie ochotę zgarnąć taki zestawik, też od razu powiem, że wszyscy mają szansę w tych rozdaniach, zarówno nowi subskrybenci, nowe świeżynki, nowe twarze na tym kanale, jak i stara gwardia, można powiedzieć, gwardia, która jest tutaj ze mną, można powiedzieć niektórzy nawet od początku, więc wszyscy macie oczywiście szansę, więc działajcie, jak macie tylko ochotę. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, jeżeli lubicie takie filmiki z nowościami, co sobie coś podpatrzyłyście, jakieś trendy, jakieś nowości. Przypominam, że linki do wszystkiego zostawiam na dole, do tych kozaczków też. Moje drogie, do tych kozaczków też zostawiam linki na dole. Zapraszam na mojego vloga, zapraszam na Instagrama, a na dzisiaj to było wszystko. Ja się z wami żegnam. Cześć, pa!